Witam Was w odcinku trzecim. Robimy metamorfozę. Jak możecie zobaczyć, moje włosy się troszkę już spłukały i miałam sobie myśleć, kurczę, zostawić je. Tak mi ostatnio mam na coś uczulenie. Czy polować je? I pomyślałam, kurde, są wakacje i w sumie wakacje mi się kojarzą z takim zmianą wyglądu i zazwyczaj kolorów włosów. Ja miałam masę już kolorów włosów, właśnie w wakacje sobie robiłam. I postanowiłam, że ogólnie siebie wolę w takich soczystszych kolorach. Miałam sobie, uwaga, czerwoną farbę, taką burgundową, nie wiem, ale Dua Lipa na przykład. Wygląda bosko i ogólnie ten kolor taki wiśniowy jest teraz dosyć popularny. Kurde, strasznie dupa, że to jest takie echo. Farbujemy włosy, po prostu. To odcinek, gdzie metamorfozujemy się. No nieważne. Pewnie już jak wrócę, pójdę do fryzjera, żeby zrobić ładny, rudy kolor. Taki idealny na jesień. Czy stresuję się tego koloru na głowie? Troszkę. Bo nie wiem, jak patrzę na siebie. Jak patrzę na siebie w tym jasnym kolorze. Kurczę, nie wiem, może nie jest źle. Myślałam, czy farbować, czy nie. U mnie to są tutoriale na włosy po prostu. Ale widzę, to fajnie mieć coś zmienić w sobie chociaż na jakiś czas. Już myślałam o tym od dawna. Czy ja mam jakieś pomówkę? Totalnie mi pasuje. Dobra, idziemy. Może rękawiczki bym nałożyła. To też jest dobry pomysł. Chciałam z Wami porozmawiać a propos mojego kanału i jak ja to widzę, to wszystko, to mam powrót na YouTube. Strasznie małe rękawiczki, mam za duże ręce. Chciałabym po prostu na razie wprowadzić takie vlogi, żeby one były co tydzień, w poniedziałki. Vlogi, ale takie właśnie z życia mojego, coś ciekawego. Jakie wiecie, w sumie slow life. Może kogoś to zainspiruje, żeby też coś zrobić fajnego, akurat wakacje. Może zauważyliście, ale nazywam to sezonem albo odcinkiem i nawet na miniaturkach jest, że sezon, pierwszy odcinek, któryś tam. Padłam na pomysł po zobaczeniu szkicu miniaturek, że fajnie to by było zrobić jako seria, że jest sezon i są odcinki, jakby z mojego życia trochę. Z mojego życia zrobić taki serial. Sezon. To będzie pora roku, czyli sezon pierwszy to jest lato. Będziemy po prostu, będę nagrywać po prostu vlogi z lata, robić rzeczy, które są tak naprawdę powiązane z latem i co mi się kojarzy z latem, czyli podróżowanie, wakacje i na przykład no właśnie farbowanie włosów, takie coś. A na przykład drugi sezon to już będzie jesień i będziemy jesienią robić takie jesieniowe rzeczy, już nie mogę się doczekać. Ja uwielbiam jesień. Sezonów będzie dużo, mam nadzieję. Czyli z każdą porą roku się zmieniają sezony, a od następnego lata już będzie sezon piąty mojego serialu. No i będą mieli. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w ten, ale sądzę, że może być dosyć ciekawe. Nie wiem, jakie mamy te włosy, bo już są czerwone. To ja nie wiem, co ja robię po prostu. Ja i tak mam tych włosów. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Ale jak miałam bardzo krótkie włosy, to te włosy były super zdrowe, ale obcięłam te włosy wtedy, bo miałam rozjaśniane włosy i one były siano. To po prostu było siano, to nie były włosy, to było siano. Po prostu ogromne, jedno wielkie siano. Więc się cieszę, chociaż nigdy nie wrócę chyba do krótkich włosów, chyba że będzie jakaś rola specjalna, no to wtedy będę musiała pomyśleć nad tym. Ale rzeczywiście czuję się o wiele lepiej właśnie w takich włosach jakby ramion. Teraz hoduję włosy. Zobaczymy, jakie to pójdzie. Moje włosy są strasznie słabe, może przez kolorowanie. Ale bardzo o nie dbam. Im więcej o nie dbam... Kurde. Więcej o nie dbam, to im mam wrażenie, że są coraz gorsze, coraz słabsze. Jakieś rady? Nie farbować włosów pewnie. Coś się raz żyje, nie? Ja ogólnie czuję się bardzo dobrze w takich kolorach mięsistych, tak jak to nazwałam. Czyli rudy, że jest taki bardziej czerwony. Różowe włosy są super, uwielbiam to połączenie. Co? Nie wiem, co się dzieje z tyłu w mojej głowy. Czy wygląda to dobrze?
Nie wiem. Nie ma tak, że to zbawię. Mam nadzieję. Włosowe ASMR. Ładny kolor. Pomalowane. Mam teraz chyba 30 minut, żeby poczekać. Jest oglądam Bridgertonów. Oczywiście odcinek, który najbardziej mi się podoba. Wiecie, trzeba też pozostawić porządek po sobie, więc sprzątam, żeby nie było śladu czerwonej farby. Pomalowane włosy, cała jestem czerwona, ale doprowadziłam chociaż zlewy do porządku. Teraz muszę poczekać 10 minut i włączam sobie na ten czas. Wszystko jest czerwone, o mój Boże. Włączam sobie na ten czas Bridgertonów, czyli mój ulubiony serial ostatnio. Znaczy, powiem tak, znaczy The Office oglądam ostatnio, tak jak wiecie. Ale Bridgertonowie to jest mój taki comfy serial. W ogóle wczoraj znalazłam tutaj w Marinie. Pralni, było miejsce, gdzie ludzie oddawali swoje książki i coś przynosili. I znalazłam właśnie książkę Bridgertonów po angielsku, a moim celem na ten rok jest przeczytać całą książkę po angielsku. Może to wydaje być takie, o, to jest mega trudne, jeszcze patrząc na mój, jeszcze patrząc na język tej książki, no bo to takie, wiecie, słowa anarchiczne, bo to jest całe czerwone. I szczerze ukradłam tą książkę, jakby nie zostawiłam żadnej książki w zamian, bo wszystko co mam jeszcze jest w trakcie czytania, więc było mi taki kupio, ale ukradłam książkę. Wracając do Bridgertonów, trzeci sezon mnie trochę zawiódł, czekałam na niego, o mój Boże, jakoś tak po prostu jak jakaś psychofanka czekałam na ten sezon. I... Ale wracam do niego czasami. Teraz Emily w Paryżu będzie w sierpniu, więc będzie co oglądać. Miałam lustra. Ej, mega ciemne, ojoj. Jeszcze się je otwarłam. Wydałam 500 stali. Może krótkie, może krótkie ciemne sobie zrobię. Fajnie. Na tym zakończę ten odcinek. Znaczy, nie wiem, czy powiem wam. Czy zrobić się wybros? Znaczy, tu jest po pierwsze, są mega tutaj prześwity mojego koloru. Nie wiem. Mogę być taka ciemna?